Witam moi drodzy. Słuchajcie, jak wiemy, nasz albo nie nasz rząd, który próbuje terroryzować społeczeństwo, ustanawia durne zarządzenia, które są niezgodne z prawem. Na szczęście w ich głupocie są luki. Ja taką lukę znalazłem, dlatego proponuję, żeby ludzie, którzy obawiają się chodzić bez maseczek, sporządzili sobie sami dokument, który zwalnia ich z obowiązku tych durnych zarządzeń. Mianowicie w rozporządzeniu jest mowa, że osoba, która nie nosi maseczek, musi przedstawić zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający trudność w samodzielnym zakryciu ust i nosa. To jest dosłowny cytat z tego rozporządzenia. I tutaj mamy taką sytuację, że inny dokument, ja tutaj w tym swoim piśmie też podaję artykuł, żeby wszystko było czarno na białym. Inny dokument na podstawie artykułu 115 podpunkt 14 kodeksu karnego jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawny, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Więc dokument, ten właśnie inny, który sobie sporządzicie, jest wystawiony przez was samych, jest zgodny z prawem. Mniej więcej zobrazuję to na takim prostym przykładzie. Mianowicie nie potrzebujecie dentysty, żeby stwierdził wam, czy boli was ząb. Rozumiecie? Nie potrzebujecie być po szkole murarskiej, żeby wybudować sobie kurnik. No i tak to mniej więcej wygląda. A więc tak, jakby to, żeby to... To jest tak, tu oczywiście są dane, które każdy sobie sam będzie mógł uzupełnić, imię, nazwisko, data, podpis. Ja oczywiście mam to już sporządzone na gotowo, ale tutaj przedstawiam w surowej wersji, a to później zamieszczę w pliku PDF albo w jakimś innej formie, tak żeby każdy mógł sobie to przepisać, zredagować do swoich potrzeb. No i co? Mniej więcej wygląda to tak. Dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku noszenia maseczek. W oparciu o przepisy artykułu 25 ustawy 3 podpunkt 4 w związku z artykułem 25 ustęp 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii itd. oświadczam, że mam trudności w samodzielnym zakryciu ust i nosa ze względu na świadomość prawną zawartą w Konstytucji. Co to znaczy? Znaczy to, że ja wiem, że nie muszę się upodlać, bo prawo mnie chroni. Więc ich durne zarządzenia, nie wiem, chodzenie do przodu, skakanie w lewo, w prawo, ganianie się w berka, wchowanego, wszystko to, wszystkie tego typu bezeceńskie zarządzenia są bezprawne, bo Konstytucja jasno określa, kiedy takie zakazy mogą mieć podstawę prawną, mianowicie tylko w stanie wojennym, w stanie klęski żywiołowej lub w stanie wyjątkowym. Obecnie takiego żadnego stanu nie mamy. To, co mamy na chwilę obecną, faktem jest, że mamy ustawę epidemiologiczną i tak dalej, ale ta ustawa dotyczy ludzi tylko chorych lub podejrzanych o chorobę. I w żaden sposób nie znajduje to odzwierciedlenia w obecnym stanie prawnym, bo my nie mamy żadnego z tych stanów, które Konstytucja nakazuje, żeby były, by móc po prostu gnębić ludzi. Więc tutaj wymieniam podstawę prawną zawartą w Konstytucji,
To jest artykuł 2, 7, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41 i tak dalej, i tak dalej. Są to wszystko artykuły, które właśnie potwierdzają to moje twierdzenie, że mnie nie dotyczy ta ich cyrkowa maskarada. Uzasadnienie. W związku z powyższym nakazem zakrywania. Sorry, no widzicie. Dobra, uzasadnienie. W związku z powyższym nakaz zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa określony w artykule 21 ustawy rozporządzenie nie znajduje względem mnie zastosowania. Cytat z ustawy. Zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający trudność w samodzielnym zakryciu ust i nosa. Rozumiecie, o co chodzi? Sami wystawiacie sobie dokument, który ma podstawę prawną. I nie wiem, czy przypadkiem, czy przez głupotę, ale rządzący zostawili taką lukę. Na szczęście dla nich mało osób to dostrzega. Ja coś takiego zauważyłem, sporządziłem dokument jak najbardziej prawny. Zresztą tutaj możecie sobie sprawdzić zgodnie z artykułem 115 podpunkt 14 kodeksu karnego, czym jest dokument i uwierzcie mi, że dokument to jest wszystko to, co zawiera informacje mogące mieć powiedzmy jakieś, no tutaj będzie wszystko ładnie ujęte. Posłuchajcie, zachęcam ludzi do tego, żeby sporządzili sobie taki dokument i jak najbardziej to ma podstawę prawną, na co dowodem będzie to, że 13 kwietnia idę do sądu, bo ostatnio mnie nie wpuszczono, bo nie miałem kagańca. Teraz też nie zamierzam go zakładać, ale żeby powiedzmy uniknąć kolejnego mandatu, spróbujemy przetestować ten papierek. Mam nadzieję, że się uda. Jak się nie uda, to zwyczajnie wezwę policję, chyba że oni wcześniej wezwą policję na mnie. No i zobaczymy, zobaczymy. Będziemy się targować. Będziemy się targować na argumenty. Ja jestem przekonany, że powiedzmy, nie wiem, jeżeli ci przebierańcy z ZOMO twierdzą, że działają na podstawie jakiegoś rozporządzenia, to ja też działam na podstawie jakiegoś rozporządzenia i to właśnie tego, dzięki któremu oni gnębią ludzi, tylko że w tym rozporządzeniu jest luka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja po nagraniu tego filmu zrobię kilka zdjęć, żeby to było jakoś czytelne. Nie będę tego zamieszczał w pliku PDF, bo nie każdy umie pobrać, ale każdy ma komputer, może sobie to przepisać. No i dostosować do swoich okoliczności. Jak ktoś ma fajniejszy pomysł, może to jakoś zredagować. Może są przepisy, o których ja nie wiem, ale ja myślę, że to są wystarczające podstawy prawne. Trzymajcie się, trzeba z nimi skurczybykami walczyć. Nie warto popadać w jakiś maraz. Będzie dobrze. Na razie.